W meczu Wisły Puławy ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki kibice na bramki nie musieli czekać długo. Już w 5. minucie wynik spotkania otworzył puławianin Michał Budzyński. Od tego momentu gospodarze atakowali coraz częściej. Blisko podwyższenia był Konrad Nowak, ale napastnikowi Wisły w tym dniu brakowało precyzji. Goście stworzyli sobie zaledwie dwie groźne akcje, z czego jedną wykorzystali tuż przed przerwą. Do wyrównania doprowadził Łukasz Sosnowski. Po zmianie stron puławianie stwarzali sytuacje bramkowe, ale nie potrafili ich wykorzystać. Co nie udało się gospodarzom, udało się gościom. W 56. minucie Nazara Pękowca pokonał Reinaldo. Po strzelonej bramce goście zagrali jeszcze odważniej. Przyniosło to efekt w końcówce. Gospodarzy dobił Przemysław Szabat, ustalając wynik meczu. Świt pokazał, że jak należy takie drużyny karcić, i nas karcili. Na pewno niektórzy zawodnicy pokazali, że nie dorośli do gry w drugiej lidze. Na pewno wyciągnę z tego konsekwencje. No niestety porażka w jubileusz, bardzo, bardzo smutna sprawa. Dobrze zaczęliśmy, strzeliliśmy bramkę. Później gdzieś tam to wszystko siadło, zaczęliśmy popełniać fatalne błędy w obronie indywidualnej i to się wszystko zemściło i przegrywamy 3-1. Wisła Puławy Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-3. Oto wyniki 10. kolejki spotkań drugiej ligi piłkarskiej. Motor Radomiak 2-2, Wisła Świt 1-3, Znicz Pogoń Siedlce 1-0. W Derbach Elbląga remis 1-1, Legionowi Asiarka 3-2, Stal Stalowa Wola Garbarnia 2-0, Pelikan Limanowia 1-0, Stal Mielec, Stal Rzeszów 4-1 i Wigry Suwałki Olimpia Zambrów 3-1. I właśnie drużyna z Suwałk jest nowym liderem tabeli. Na drugim miejscu Stal Stalowa Wola, a na trzecim Olimpia Elbląg. Motor jest 5, Wisła Puławy 7, a na dole Olimpia Zambrów, Limanowia, Świt Nowy Dwór Mazowiecki i Garbarnia Kraków.